Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Po ponad rocznej pracy zdalnej i głosowaniach online spowodowanej pandemią koronawirusa, radni Sejmiku ponownie spotkali się na sali obrad. Oprócz podjęcia uchwał jak udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa podkarpackiego, radni podjęli kilka istotnych uchwał. Ja osobiście jestem zdecydowanym zwolennikiem rozmowy bezpośredniej. Dla mnie rozmowa przez telefon jest tylko odfajkowaniem czegoś tam. Natomiast dla mnie wartością nadrzędną jest ta rozmowa z drugim człowiekiem wprost i słuchanie jego oraz mówienie do niego. To ma znaczenie, bo emocje są jedną z najważniejszych elementów rozmowy. Radni przyjęli uchwałę o wsparciu finansowym dla Pogorzelców z gminy Nowy Targ. Z taką inicjatywą wyszedł zarząd województwa, a radni jednomyślnie ją poparli w głosowaniu. Samorząd województwa przekazał wsparcie w wysokości 250 tysięcy złotych. Na co zostanie przeznaczona pomoc, o tym zadecyduje lokalny samorząd. Podczas konferencji prasowej Jan Borek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, który za kilkanaście dni przechodzi na emeryturę, przedstawił wakacyjną ofertę imprez kulturalnych dla dębiczan. W te wakacje, jak co roku, fani filmów z Dębicy i okolic mogą liczyć na piątkowe kinoletnie na świeżym powietrzu. Różnorodność przygotowanych propozycji sprawia, że zarówno starsi, jak i młodsi widzowie znajdą seanse dla siebie. Inicjatywę tradycyjnie wspiera Śnieżka, która przygotowała dla uczestników konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Widzowie ponownie spotkają się w parku przy Domu Kultury Śnieżka. W sumie przez całe wakacje można będzie zobaczyć aż 9 filmów. Od paru lat mamy znakomitego partnera, jest nim Zakład Farb i Lakierów Śnieżka i dzięki nim możemy Państwu proponować naprawdę wybitne obrazy. W lipcu, w każdy piątek o godzinie 21:00 świetne polskie obrazy, między innymi Jesteś Bogiem, Carte Blanche, Ostatnia Rodzina czy nominowany do Oscara Zimna Wojna ze znakomitymi rolami polskich aktorów. W miesiącu sierpniu zapraszamy w piątki o godzinie 20:30. Zapraszamy dzieci z rodzicami, z opiekunami. Wyświetlać będziemy między innymi takie filmy jak Zostać Kotem, Szajbus i Pingwiny, Przygody Rudego, Mija i Biały Lew. Oferta wakacyjna przygotowana na tegoroczne wakacje to nie tylko kinoletnie, ale także koncerty. Dzięki naszym przyjaciołom, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej i Wodociągom Dębickim zaprosimy Państwa na parę koncertów. Między innymi w lipcu zapraszamy do Domu Kultury Mors na koncert zespołu Komar Band, w którym wystąpią znakomici dębiccy muzycy, między innymi Bartek Prucnel, Wojtek Gumagulis czy Piotr Madura. W miesiącu sierpniu proponujemy Państwu koncerty z takiej kategorii powrot. Te zespoły były już kiedyś u nas, cieszyły się ogromną popularnością i zaprosiliśmy ich ponownie w tym roku. Będą to Piramidy, śpiewający ballady Bułata Okudżawy i Władimira Wysockiego. Te koncerty odbywać się będą w parku koło Domu Kultury i Kina Śnieżka. Jeżeli pogoda nam nie dopisze, to odbędą się te koncerty w sali klubowej tegoż Domu Kultury. Koncert Piramid będzie 8 sierpnia, a 14 zespół Animato, zespół harmonijek ustnych unikatowy, cieszący się ogromną popularnością i to jest propozycja na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Nie zabraknie spektakli dla dzieci, które odbędą się w Parku Domu Kultury Śnieżka, koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej z okazji Święta Wojska Polskiego. Szczegółowe informacje dotyczące godzin występów znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
Klaudia Muniak, autorka thrillerów medycznych, spotkała się z czytelnikami i miłośnikami literatury kryminalnej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Autorka pochodzi z Dębicy, obecnie mieszka w Londynie, wydała 5 książek z gatunku thriller psychologiczny z wątkami medycznymi. Ja od dawna, bardzo dawno, miałam takie myśli w głowie, które po prostu nie dawały mi spokojnie zasnąć. Po prostu układałam sobie w głowie takie całe dialogi i sytuacje i to w pewnym momencie zaczęło mnie zwyczajnie męczyć. Ja wpadłam na taki pomysł, żeby to spisywać i kiedy zaczęłam to robić, to poczułam się po prostu lepiej. I tak powstała moja pierwsza książka. No i później mi było szkoda tej pracy, którą w to włożyłam i postanowiłam ją wydać. A jak już wydałam pierwszą, to chyba tak poczułam, że to jest takie fajne i zaczęłam po prostu już regularnie pisać. Pisarka jest absolwentką biotechnologii. Przez 5 lat zajmowała się nanotechnologią w Londynie. Do treści swoich utworów lubi przemycać medyczną wiedzę i wykorzystywać doświadczenie zawodowe do stworzenia ciekawej, trzymającej w napięciu fabuły. I ja bardzo lubię takie wszystkie nowinki związane z biotechnologią i z medycyną. I dokładnie tak powstają moje książki. Zawsze to zawiera jakąś taką nowinkę medyczną, wokół której buduję sobie akcję. I też sobie zakładam, żeby ta nowinka była bardzo w taki przystępny sposób przedstawiona dla czytelnika, żeby czytelnik nie czuł się zagubiony, ale na przykład mógł się czegoś nowego dowiedzieć z tej książki. Tworzy thrillery medyczne i psychologiczne. Nie ufam już nikomu. Nominowana w plebiscycie książka roku 2020 portalu lubimyczytać.pl. Na swoim autorskim koncie oprócz nominowanej książki ma także takie pozycje jak Gdyby mi uwierzył, Substancja i Psychopata oraz Klinika. Autorka wyczerpująco odpowiadała na pytania zgromadzonych czytelników. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że mimo, że jest to literatura jednak komercyjna, gdyż jest to thriller, zawierają one taką drugą płaszczyznę, w której staram się dodać jakiś komentarz polityczny czy też społeczny, czyli jakieś poruszyć głębsze kwestie, które wydaje mi się, że są ważne, o których należy mówić. W spotkaniu z autorką wziął udział także Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy. Jest to przybliżenie twórczości, zwłaszcza gdy to są nasi mieszkańcy Dębicy, Dębiczanie, bo pewno część z nich nie mieszka w Dębicy, ale pochodzą z Dębicy. Myślę, że każde spotkanie ubogaca wszystkich, którzy tutaj przyszli. Też mają większą świadomość, dlaczego tak ci autorzy piszą nie inaczej. Pewno jest to spotkanie, na którym można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Mieliśmy ostatnio z panem Radkiem Rakiem, gdzie twórczość jego była już znana, ale to, co opowiedział nam o historii nie tak dalekiej, bo historii z naszego powiatu naprawdę wielu osobom przybliżyła, jeszcze lepiej zachęciła do czytania tych jego książek. Monika Rojek-Kałek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, przypomina, że tego typu spotkania autorskie stają się powoli tradycją. Pani Klaudia Muniak przebywała w tym okresie czasu, kiedy mieliśmy z panem Radkiem Rakiem spotkanie w Dębicy. Autorka zgłosiła się, czy byłaby taka opcja, aby po prostu takie spotkanie oczywiście zorganizować w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej i z jak największą radością dokonuje tego, ze względu na to, że trzeba młodych twórców wspierać, a przede wszystkim, jeżeli pochodzą z naszego regionu i tym bardziej, kiedy po prostu czują się takimi lokalnymi patriotami, więc tym bardziej właśnie ucieszyłam się, że będę mogła panią Klaudię gościć, zwłaszcza, że naprawdę pani Klaudia ma już spory dorobek, już jest, ma 5 książek za sobą i niektóre z nich już dostały nominacje do książki roku 2020 w portalu lubimyczytać.pl. Już w sierpniu kolejne spotkanie autorskie. W Dębickiej Bibliotece będzie gościł dr Damian Markowski, pracownik IPN-u, który pisze książki historyczne i pochodzi z Dębicy. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.